Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z The Sims 4, a dzisiaj przed wami ostatnia część przerabiania domu pancake'ów i jak ten film się ukaże, to ten dom pancake'ów powinien być dostępny dla was publicznie w galerii. Jeżeli ktoś na niego czekał, na ten przerobiony dom, to będzie mógł spokojnie sobie go pobrać. Dom jest zrobiony tylko i wyłącznie z podstawy i nie zawiera w ogóle modów. Kochani, troszeczkę przerobiłam ten dom, ale zanim wam to wszystko pokażę, to standardowo, klasycznie zapraszam was do komentowania, do subskrybowania mojego kanału i pamiętajcie też o opcjach wspierania, to są dodatkowe bonusy, a jeżeli macie taką ochotę, możecie też zostawić komentarz płatny. Jeśli chodzi o zmiany, to tutaj dodałam sztukaterię, bo jakoś wydawała mi się lepsza, lepiej pasowała, taka pełniejsza, nie wiem, bardziej meblująca to wnętrze, że to wnętrze nie jest takie puste, bo tu była biała ściana i ściana w kratkę, jednak ta sztukateria wygrała i została. Tutaj zostawiam cegłę, bo to jednak kominek i zmieniłam regał, dodałam tutaj tę półeczkę z świecami i tutaj mamy jeszcze szafkę z takimi naczyniami i lecimy sobie na piętro, ponieważ na piętrze tutaj dodałam Elizie kosmetyczkę, chciałam powiedzieć, toaletkę zbudowaną, także raczej Eliza nie będzie w stanie tutaj siąść, bo tutaj mamy półkę w stoliku i do tego krzesło, ale chyba jest okej, w sensie to wizualnie, żeby tylko wyglądało, że mamy coś takiego, fotel jest i dodane są tutaj obrazy i dzisiaj będziemy przechodzić do tej części, czyli będziemy robić tutaj przedpokój i część Boba Pancake'a. Jeżeli chodzi o część Boba Pancake'a, to bobowa pancake'owa część będzie taką super wyróżniającą się częścią, więc od razu wam powiem, że jeżeli ktoś jest tutaj zwolennikiem spójności w domu, tak jak ja aktualnie jestem, no to będziecie mieć teraz płacz, ponieważ to nie będzie żadnej spójności, no bo część Boba Pancakesa będzie siłą rzeczy bardziej pod Boba Pancakesa przygotowana. Także no, trzymajcie się mocno, tam będzie bardziej taki bałagan, no bo jednak Bob jest przeciwieństwem swojej żony. Ale pytałam się was w komentarzach, jak to u was w tych rozgrywkach wygląda, czy Bob jest z Elizą, jak sobie to rozgrywacie i raczej większość z was ich mimo wszystko łączy, a ja tak cały czas mam wrażenie, że to jest para, która mimo wszystko powinna się rozejść, że ja nie jestem w ogóle zwolenniczką teorii, że przeciwieństwa się przyciągają, wręcz przeciwnie, uważam, że tak zupełności nie jest, że to nie działa na dłuższą metę, ale to tylko takie jakieś moje osobiste doświadczenia od razu mówię, bo ja nie potrafię przebywać za dużo z ludźmi, którzy aż tak mocno się ode mnie różnią. I w żaden sposób mnie to nie inspiruje, a wręcz irytuje, kiedy ktoś ma zupełnie inne poglądy niż ja, ktoś zupełnie inaczej podchodzi do świata, zupełnie inne rzeczy go interesują. Znaczy, jak interesują go zupełnie inne rzeczy, to jeszcze jest ten plus, że czegoś nowego się dowiem, ale jak na przykład, nie wiem, miałabym mieć znajomego, który codziennie chce gdzieś wychodzić, to ja bym się zapłakała chyba, więc w moim wypadku absolutnie żadne przeciwieństwa. Lubię ludzi, którzy w podobny sposób jak ja lubią spędzać czas i wiecie, jest taki spokój i równowaga. Ale pewnie co osoba to opinia. Jestem ciekawa, jak to u was w ogóle wygląda. Dajcie znać, czy wy jesteście raczej fanami tej teorii, że przeciwieństwa się przyciągają? Czy raczej tak jak ja uważacie, że one nie mają, czy może się przyciągną na chwilę, ale potem na dłuższą metę to nie wypali, bo jak to się aż tak różni, to nie jest w stanie znaleźć na dłuższą metę wspólny język. Dobra, i tutaj sobie damy, myślę, takie lustro, żeby to było jakoś umeblowane, bo tutaj ja w ogóle nigdy nie wiem, co dawać do takich pomieszczeń, jak takie hole, przedpokoje i inne tego typu. Zazwyczaj wrzucam tu po prostu cokolwiek, żeby było, jakąś półkę, jakiś fotel, jakiś regał, po prostu rzeczy, z których właściwie nigdy nie będę korzystać. To na swój sposób jest smutne. No ale jakoś to umeblować trzeba. I tutaj damy sobie tego kwiatka. W ogóle to jest tak widać różnicę w tych meblach i po raz setny to powtórzę, że kurczę, naprawdę jest to wręcz przerażające, jak współczesne meble w Simsach są ładnie wykonane, szczególnie te z kitów, a jak wykonane są te dawne, te pierwsze meble, no bo spójrzcie nawet na tego kwiatka, jak włączymy sobie tutaj kit, moi drodzy, gdzież on jest, zielony zakątek, niekwitnące wnętrza,
no to widzicie tego kwiatka tutaj, a spójrzcie na tego. No to jest taki przeskok wyglądowy, że głowa mała, no to wygląda strasznie. Po prostu strasznie, no a to jest bardzo ładne. Ten też jest bardzo ładny kwiatek. Wszystkie te współczesne rzeczy są ładne, a jednak te, co wypuszczono 10 lat temu, są bardzo kwadratowe. Jestem ciekawa, z czego to wynika, bo jednak, jak widzicie, da się to zrobić. Da się to zrobić inaczej. I tutaj też nie mam pojęcia, co dać. To jest taki przedpokój łączący zarówno sypialnię naszej pancake'owej Eliski, jak i Boba. No i nie wiem, może tutaj po prostu jakąś kanapę wrzucę, jakby ktoś chciał, no bo tu jest wyjście też na balkon. One łączą te pomieszczenia, to jest jakby hol jak to, ale z drugiej strony to jest też wyjście na ten balkon, bo oni dzielą akurat tę przestrzeń. Także nie wiem, jest to takie dziwne pomieszczenie, którego zazwyczaj w swoich rozgrywkach nie robię, ale skoro już tutaj je mamy, to wypadałoby coś tutaj wrzucić. I co my mamy tutaj piętro niżej? Okej, my piętro niżej mamy tę kanapę, więc ja sobie ją skopiuję i tutaj wrzucę. Nie wiem, niech będzie takie coś. Teoretycznie można byłoby tu jeszcze jakąś szafę wcisnąć, może szafę tu wcisnąć? Tylko w podstawie też za bardzo, jeśli chodzi o szafy, to wiecie, bywa z tym różnie, chyba że dekoracje, rzeźby, i tutaj teoretycznie można byłoby zbudować jakąś garderobę, jakby człowiek się tak bardziej sprężył, więc może zrobimy z tego garderobę. No, jak nie ma co się lubi, to się lubi co się ma i trzeba wymyślać. Więc możemy to tak zostawić. Dobra, i tutaj byśmy sobie zbudowali ścianę. Tak, pomalujemy sobie oczywiście to wszystko tutaj na biało. A tu bym wrzuciła sobie te dwie kolumny. Albo może nie, bo te kolumny tak potem to blokują jakby. I tutaj powinniśmy mieć szyby. I szyby oczywiście z podstawy. Ja się cały czas łapię na tym, że wchodzę w dodatki. Więc żebym się po prostu nie pomyliła. Zrobimy sobie chyba takie dwie szyby i będzie coś a la garderoba tutaj. No bo to chyba też lepsze rozwiązanie. Kanapa ładnie wyglądała, ale gdybyśmy mieli rozmawiać o jakiejkolwiek funkcjonalności, to jednak lepiej zrobić tutaj to w ten sposób. I przechodzimy do pałacu Boba. Pałac Boba Pancake'a, w sensie pałac, część Boba Pancake'a będzie zdecydowanie inaczej wyglądać. Ponieważ, no oczywiście postawimy sobie tutaj duże łóżko, ale ja myślę, że Bob Pancake nie chciałby mieć wszystkiego takiego śnieżno-białego i dziwnego. Raczej wolałby mieć to, nie wiem, może takie czerwone? Takie, że aż totalnie Elisce by oczy wypaliło. Takie, że Eliska, możesz tylko patrzeć i płakać, jak to widzisz. Takie, wręcz bym nawet powiedziała, że i dla mnie dramatyczne. Ale myślę, że tak, że bo Pancake by się nie ograniczał. Tutaj zrobimy to takie czerwono-szare. Tylko czekajcie, bo tutaj gdzieś jest ładniejszy szary, z tego co pamiętam. Gdzie jest ten ładniejszy szary? To jest ten ładniejszy szary. To jest trochę jak taki beton. Nie wiem, muszę to przemyśleć, bo gdzieś tutaj był taki. O, chyba że ten damy. To jest zielony. Halo, halo, gra podstawowa. Powinno tutaj być coś kolory i szare, takie. Tylko ten jasno-szary. Ach, dobra, niech będzie. Jeśli już musi, to niech będzie. I bardzo chcę, tutaj powinien być taki bałagan. Gdzieś w tych dodatkach. O, ten taki dywan straszny możemy tutaj ustawić. Ja w ogóle nienawidzę tego dywanu, on jest obrzydliwy. Chyba że bardziej taki nowoczesny. Eliska chyba by się bała nowoczesnych dywanów. Więc może nowoczesny, tylko ja bardzo chcę bałagan. Ja muszę znaleźć bałagan. On gdzieś tutaj był. Jestem przekonana, że jakiś bałagan tutaj był.
rzucimy mu te plakaty, niby to są plakaty dziecięce, ale niech będzie. Takie na ściany różne. O, pięknie. Plakat Simsów i smutnego klauna, zdecydowanie. No Bob nie będzie robić tego tak, jak wymaga od niego jego żona. I tutaj będziemy mieć jego portret oczywiście. A właściwie to tu powinien być ten jego portret. I tu możemy tego klauna ustawić. Jakoś to tak poukładać, tak... Wiecie. Niekoniecznie równo wszystko, tylko w takim bałaganie to poustawiać. Szukam bałaganu, ale nigdzie go nie widzę. Nie wiem, o co chodzi. Tego nigdzie tutaj nie ma. Ja chcę bałagan do pokoju, taki na podłodze, jakieś rozrzucone rzeczy. Tego nie ma w podstawie? No nie żartujcie. Serio nie ma w podstawie? O nie! Ja bardzo chciałam. Bardzo tego potrzebowałam. Ale zupełnie nie widzę. Jestem, albo jestem ślepa, bo tak też może być, że jestem ślepa i nie dostrzegam tego bałaganu. A na pewno był w licealnych latach, ale wydawało mi się, że w podstawie też coś było, tak na podłodze, jak dywan, wiecie o co chodzi. Ale nie widzę. Niestety nie widzę, no dobrze, no to przechodzimy dalej w takim razie do przechowywania, no i Bob Pancakes raczej będzie mieć taką... O, a może te, bo ta jest obrzydliwa szafka. Joj, boli mnie ta szafka, jak ją widzę. Och, gad. Ciarki na całym ciele, to jest bardzo... Ojej, ja nie znoszę nowoczesnych, jeszcze szkła do tego. Wiecie, takie meble ze szkłem, to jest tak, tak nie mój świat, że jak to widzę, to od razu mam, o nie, pomocy. Oczywiście, jak ktoś lubi takie, to proszę się nie denerwować i nie złościć o to, że ja mówię w ten sposób. Bo pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia. A ona wcale nie musi oznaczać jedynej słusznej. Znaczy nie musi oznaczać, że jest jedyną słuszną. Dobra, no nie mam bałaganu na podłogę i cała wizja tego pokoju jak dla mnie stała się bez sensu. Więc w takim razie co, jakiś kącik do gry bym mu zrobiła? Wydaje mi się, że mógłby mieć taki kącik do gry. Tylko wtedy to chyba musiałby być tutaj ten kącik do gry, a to byśmy ustawili mu może tu pod oknem. No w sumie mogłoby tak być, ewentualnie mogłabym to łóżko ustawić tak i to tutaj ustawić gdzieś. Nie, lepiej było tak jak było. O, w ten sposób. Dobra, i tu ustawimy sobie taką kanapę. Och nie. Na przykład te. I musi mieć tutaj Bob telewizor. Musi mieć Bob oczywiście tutaj. Tak, półkę. W sumie ona może być... Ta kanapa może być chyba czarna. Ta półka czerwona, no chyba tak. I do tego Bobie Pancake'u będziesz mieć jakieś z elektroniki rzeczy. Mianowicie chodzi mi tu o konsolę. To jest głośnik. A gdzie jest konsola? Nigdy nie wiem. Aha, w grze podstawowej nie mamy konsoli? Nie, no musi być. No chyba jest czy nie jest? Weźcie mi, nawet nie żartujcie, jakby nie było. Elektronika różne. Są zegary, są aparaty. Szkicownik cyfrowy, z którego nigdy nie korzystałam, rozumiecie? Nigdy nie korzystałam z tego szkicownika cyfrowego w grze. Tablet dla dzieci, pokaz świetlny jakiś, a to ten pokaz świetlny to ty możesz tutaj mieć. Nie ma konsoli do gry?
Bez jajców. Alarm, no w alarmach tego na pewno nie ma. O nie! To jest smutne. Ja myślałam, że on może mieć tutaj konsolę do gier. Och nie, ona jest dopiero w miejskim życiu, naprawdę? Nawet nie wiedziałam, w grze podstawowej w dwójce i trójce zawsze konsola była. Ależ smutne odkrycie. To co ty tutaj jeszcze możesz mieć? To niewiele rzeczy możesz tutaj mieć, tak naprawdę. Powiem wam szczerze, że ta podstawa mnie trochę wykańcza. W sensie... Chciałam mu zrobić taki fajny pokój z takim bałaganem, taki wiecie, dziwny wręcz. A wychodzi na to... Że no taki zwykły pokój z tego jest. Nic odkrywczego tutaj nie mamy, bo nie ma bałaganu, nie ma mnóstwa rzeczy, o których myślałam i byłam przekonana, że one są w podstawie i tak stwierdzam sobie, że dobrze, że ta podstawa jest za darmo, bo współcześnie jest naprawdę ciężko coś z niej stworzyć takiego klimatycznego. No, nie jestem w pełni zadowolona z tego pokoju, bo gdybym mogła, to wrzuciłabym tutaj, byłam przekonana, że w podstawie to też jest. Albo w jakimś innym rozszerzeniu, ale wrzuciłabym tu po prostu... takie coś. Takie ubrania tutaj porozrzucane. I ja teraz nie wiem, czy one były faktycznie w czwórce, bo byłam pewna, że były w czwórce, czy były w dwójce może i teraz mieszają mi się rozszerzenia, czy może ja jestem ślepa i ich nie widziała. Mam wrażenie, że w podstawie były, ale w podstawie czego? To jest dobre pytanie, na które już nie znam odpowiedzi na ten moment. Czuję się zagubiona. Ale normalnie jak człowiek ma te wszystkie swoje rozszerzenia, to faktycznie zapomina o tym, że może być z tym różnie. Oczywiście, wiecie, tutaj można byłoby się bawić z jakimiś obiektami z debuga i innymi tego typu sprawami, ale wykorzystując po prostu obiekty z gry, te, które mamy bazowo, no to ciężko jest umeblować. Bryłę w sumie też jest ciężko jakoś ciekawą zrobić, bo no, ograniczone jest to mocno, ograniczone. No na pewno przyszły odcinek przerabiania domów z gry będzie z jakimś dodatkiem, żebym nie czuła się taka stłamszona. Ale chyba ostatecznie nie jest tragicznie. I teraz przechodzimy do łazienki. I ja totalnie nie wiem, co w tej łazience zrobić też. Bo ja też bym chciała, żeby ona była taka gra podstawowa. I bardzo proszę, kolory czerwony i czarny. Tak, o, te są kafelki bardzo ładne akurat. Muszę je zapamiętać. Śliczne są. Bardzo ładnie zrobione. No to z tego można fajną łazienkę ogarnąć, widzę. To chociaż tyle. Będziesz mieć ładną łazienkę. Pokoju ładnego nie masz, ale łazienkę będziesz mieć ładną. No raczej będziemy robić taką czarno-białą łazienkę, więc damy mu to. Bo to bardziej do ściany przesuniemy. Damy mu prysznic, żeby miał. Do tego musi mieć chłopak oczywiście. Aha, półka tutaj wchodzi. Dobra, to ją przesunę. Do tego chłopak oczywiście musi mieć jakąś toaletę, więc może damy mu taką nowoczesną. No i musi być też umywalka. Czy ja zmieszczę tu umywalkę? No powinnam zmieścić. Dobra, i mamy łazienkę. No, jest taka zwykła. Ale na pewno lepiej się prezentuje niż ten pokój. Do tego pokoju miałam naprawdę takie wielkie aspiracje, pomysły, a jednak no, podstawa bardzo mnie zmiotła z planszy i ograniczyła. Och nie, och nie, och nie. I to jest specjalnie tutaj tak krzywo ułożone, gdyby ktoś pytał. Tak wiecie, że no ja na przykład bym stąd to przyniosła bardziej w tę stronę, jeśli już. Ale... Może to zrobię, bo jednak mam trochę ból z tego powodu. Dobra, tak jest lepiej. No, ale... No, powiedzmy, no, na pewno jest inny i na pewno Bob będzie czuł się jak u siebie, bo nie będzie musiał siedzieć w tych wnętrzach królewskich Elizy. Poza tym, jak widzimy, tutaj Bob lubi czerwony i czarny kolor, więc dostał czerwono-czarne pomieszczenie, ale brakuje mi bałaganu, takiego pierdolnika, który mogłabym tutaj zrobić, właśnie tych ubrań na podłodze. No, niestety, musi to tak zostać.
Natomiast ja już na dzisiaj kończę i mam nadzieję, że podobało Wam się to przerabianie domów z gry. Ten dom Wam oczywiście udostępnię i dajcie znać, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w ramach tej serii. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!